Witam Was serdecznie ponownie. Dzisiaj mam przyjemność dla Was omówić znowu kolejne nowości. Właściwie to będzie jedna taka bardzo duża nowość dla mnie. Do tego stopnia mi się spodobała, że postanowiłam nakręcić po prostu oddzielny odcinek, jeżeli chodzi właśnie o najnowszy podkład marki Bobbi Brown. W dzisiejszym filmie w ogóle będę robiła makijaż przed kamerą, pokażę Wam i przypomnę produkty, które bardzo lubię i które no zwyczajnie cieszą mnie za każdym razem, jak po nie sięgam. Przypomnę Wam na przykład piękną paletę, która jest uważam idealną teraz. Pokażę Wam też nowy puder, pokażę Wam rozświetlacze, korektory. Troszkę sobie tutaj porozmawiamy dzisiaj o makijażu. Będzie trochę też o makijażu brwi. Ale ogólnie powstanie makijaż, który dzisiaj mam na sobie. Jest to taki makijaż trochę już świąteczny. Chociaż ja myślę, że każdy, tak patrzę tutaj w podgląd i w lusterko, każdy mój makijaż wygląda bardzo podobnie. Natomiast no może być to również makijaż świąteczny, być może będziecie chciały dodać do niego intensywniejszą szminkę, chociaż ja mam trochę czerwonej szminki dzisiaj, uwierzcie mi, ale mam swój świąteczny sweter, także dzisiaj przed Wami po prostu garść nowości i nie tylko, a inspiracją do filmu jest właśnie najnowszy podkład Bobbi Brown, czyli Weightless Skin Foundation z SPF 15. Także jeżeli lubicie oglądać makijaż w moim wykonaniu, lubicie nowe podkłady, to oczywiście zapraszam do oglądania. Jeżeli chcecie obejrzeć ich więcej, zapraszam do playlisty, w której znajdziecie dużo więcej luksusowych podkładów, jeżeli chodzi o mój kanał, luksusowych kosmetyków, ale nie tylko, również będą tam kosmetyki koreańskie. A już wkrótce omówię dla Was kolejne bardzo wiralowe kuszyn. Także już w kolejnych filmach omówimy sobie to piękne kuszyn, które też świetnie mi dzisiaj pasuje do outfitu. A wszystkie osoby, które jeszcze nie mają subskrypcji kanału, również zapraszam serdecznie do subskrypcji. Wystarczy wcisnąć dzwoneczek tutaj na dole, żeby obejrzeć każdy mój kolejny film. Może szczególnie interesuje Was pielęgnacja koreańska, również takie filmy u mnie znajdziecie, lub też pielęgnacja właśnie zachodnia, luksusowa. Takie kosmetyki również omawiam. Także nie przedłużając, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Oczywiście w przypadku wszystkich podkładów przygotowanie skóry jest kluczowe, więc ja tutaj dzisiaj nakładam sobie już nowe serum. Pod spodem mam tu jak zwykle peptydy miedziowe i na to nakładam nowe serum, które pokażę Wam już w najbliższych filmach. Mam nadzieję, że to będzie w przyszłym tygodniu, ponieważ ono znowu jest idealne na zimę. Jego konsystencja, to jak się na skórze zachowuje, jest po prostu idealne dla przesuszonej skóry. Tutaj oczywiście ja Wam pokażę, jakie to jest serum. Będę trzymać Was niepewności, to będzie nowa marka koreańska. Nie wiem, czy słyszałyście o niej, ale to jest obecnie wielki hit internetowy. Nie wiem, czy koreański, w sensie w Korei, ale jest to wielki hit internetowy. Chyba w Korei też, tak mi się wydaje, że Anua jest bardzo popularna i tutaj jest akurat to serum, które się nazywa 7 Plus. Także zaczniemy dzisiaj od szczęśliwej siódemki. Jeżeli chciałybyście coś podobnego, co ma genialne wprost wykończenie i jest idealne właśnie pod makijaż, a być może to już macie, to tutaj bardzo polecam to serum, o którym też mówiłam ostatnio. Jest to Advanced Snail Radiance Dual Essence. Tak jak widzicie, tutaj nazywa się to esencją, natomiast ma to konsystencję takiego podwójnego jakby serum. Jedna część jest taka bardziej mleczna, gęsta, druga jest to po prostu czysta, mocno ze ślimaka. Genialny produkt uważam i też taka innowacja, nawet jeżeli chodzi o kosmetyki koreańskie. Teraz nałożę jeszcze odrobinę mojego ukochanego absolutnie kosmetyku, jeżeli chodzi o skórę dojrzałą, skórę, która wymaga takiej szybkiej naprawy, jeżeli chodzi o nawilżenie, odżywienie, poprawę wyglądu, boost, antyoksydację, lepszy wygląd ogólnie, ujędrnienie. To serum naprawdę robi wszystko. W zasadzie nie wiem, czy to jest serum, czy to można nazwać serum. Jest to nektar z marki Ayuna oczywiście. To jest taki kosmetyk wielofunkcyjny, który zastępuje kilka kosmetyków, na pewno zastępuje kilka rodzajów serów. Jest to kosmetyk o wybitnej konsystencji. Na bazie tam była czysta woda z czereśni, żywa woda z czereśni. Próbuję Wam tutaj wypisać, chociaż część składników, bo no sera, jeżeli chodzi w ogóle o całą pielęgnację Ayuny, to one są bardzo nasycone składnikami aktywnymi, które są dodatkowo jeszcze aktywne biologicznie i są biologicznie czyste.
Także jest to wyśmienita marka dla osób poszukujących najwyższej jakości kosmetyków naturalnych na świecie. I wiem, że szykuje się jakaś nowość, nie wiem dokładnie jeszcze co to będzie, ale po tym serum, właśnie po nektarze, ja używam go w postaci serum, skóra natychmiast jest ujędrniona, ma blask, dostaje takiej witalności. Uwielbiam go na dzień pod makijaż. Możecie go stosować również na noc, ale ogólnie radziłabym bardziej używać go na dzień. No i teraz przejdziemy do kluczowej marki dzisiaj, chociaż będą się przewijały tu też inne marki, bo już sobie wyciągnęłam kosmetyk, który uwielbiam, który stosuję też od dość długiego czasu. Nie wiem, czy mam go 2 lata, czy ponad rok. I jest to oczywiście krem pod oczy, który jest bardzo popularny, który bardzo dobrze cały czas się sprzedaje. Możecie również kupić do niego wkłady, co bardzo mi się podoba, że tutaj to opakowanie plastikowe można wyjąć i kupić wkład. I jest to Bobbi Brown Extra Repair Eye Cream Intense. I ja cały czas zużywam swoje to opakowanie, które wam pokazuję, czyli no tutaj myślę, że zużyłam więcej niż połowę. I robię to zawsze w taki sposób, że nabieram odrobinę patyczkiem jednorazowym albo szpatułką, ponieważ on jest niesamowicie gęsty, kremowy i odżywczy. To jest to świetny krem również właśnie na zimę, ale jest to świetny krem dla mnie również pod makijaż, dlatego że on trzyma jakby nawilżenie, odżywienie skóry przez cały dzień. Szczególnie jak jest na przykład, wiecie, zimno, mamy minusowe temperatury, niskie temperatury, co niedługo będzie nam towarzyszyło, to ten krem zabezpiecza świetnie skórę, odżywia ją, odbudowuje i też nadaje taką fajną witalność. On jest pełen maseł. Kolejny kosmetyk, który u mnie na kanale też widzicie bardzo często i mam spory jego zapas, to jest ta baza pod makijaż. Baza pod makijaż, która równocześnie może być waszą pielęgnacją. Nie musicie na przykład używać już, tak jak ja użyłam dzisiaj sobie Ayuny, nie musicie jej używać. Możecie bezpośrednio przejść do bazy. Dlatego, że ta baza również jest tak jakby kremem. Jest to taka witalizująca baza witaminowa, najsłynniejszy kosmetyk Bobbi Brown, który jest sprzedawany w dziesiątkach pojemności. Naprawdę są pojemności miniaturowe, są pojemności olbrzymie, takie chyba po 100 ml. Pewnie to dla makijażystów na pokazy, żeby mieli te duże pojemności. I ta baza daje fantastyczny poślizg pod makijaż, czyli daje nam takie nawilżenie optymalne, wzmacnia barierę naskórkową, daje blask, pięknie nawilża, pięknie pachnie cytrusami. No jest to kosmetyk, bez którego skóry suche, odwodnione. Myślę, że nie powinny w ogóle tutaj robić makijażu. Oczywiście, jeżeli lubicie kosmetyki Bobbi Brown, to może być to kosmetyk dla was numer jeden. Jest bardzo wydajna też. Także zobaczcie, jak pięknie zaczyna wyglądać skóra. To jest film dla osób, które lubią glow, ponieważ dzisiaj będzie bardzo z nami lekki podkład, bardzo przyjemny. Konsystencji, nazywa się Weightless, to skóra musi być idealnie przygotowana, jeżeli chodzi właśnie o nawilżenie, bo to jest klucz do tego, żeby podkłady wyglądały ogólnie dobrze. Także przygotujcie skórę tak, jak lubicie. Przygotujcie ją tak, żeby czuć się komfortowo przez cały dzień i uwierzcie mi, że jeżeli zrobicie dobrze waszą pielęgnację, dobrze przygotujecie skórę, to nie będzie wrażenia ściągnięcia, podkłady się zupełnie inaczej będą zachowywały i będziecie mogły używać też mniejszej ilości podkładów. Tak samo dobrze postarajcie się nawilżyć skórę na ustach, dlatego że jeżeli nałożycie tutaj odpowiednią grubą warstwę balsamu, to skóra będzie idealnie przygotowana. I nareszcie tutaj znalazłam swój ulubiony balsam. Zrobiłam tutaj porządki olbrzymie w biurze i znalazłam opakowanie balsamu, które uwielbiam. Właściwie to nie jest balsam, tylko to jest kuracja ujędrniająca z peptydami. To jest Lip Plumping Mask z marki Cosmedics. Tak jak mówiłam, to jest moja ulubiona maseczka do ust. Ma ona taki dozownik, wyciskacie odrobinę i ona chłodzi, ujędrnia, nawilża i odżywia. Jest słodka w smaku, także uważajcie, nie jedzcie jej. Jest bardzo, ale to bardzo wydajna. Daje piękny połysk. Bardzo ją lubię, naprawdę świetna maska i też jest niesamowicie wręcz wydajna. Ja powiem wam, że to opakowanie naprawdę mam bardzo długo, nie chcę tutaj mówić ile, ale optymalnie długo. Ma też trochę w sobie olejku miętowego, bo jest takie bardzo przyjemne, jakby delikatne chłodzenie, mrowienie, jak nałożycie na usta. Także często tą maseczkę możecie zobaczyć u mnie na ustach. Dodatkowo dla osób, które też chciałyby wiedzieć coś, co używam z przyjemnością, to jest
ten balsamik, tylko tutaj mam miniaturkę. To jest taka miniaturka chyba z jakichś kofretów świątecznych z poprzedniego roku. To jest Too Faced Lip Injection Maximum Plump. No ale może być też, tak jak mówiłam, ta maska. Jeżeli chcecie mieć kosmetyk przede wszystkim zaawansowany pielęgnacyjnie, przeciwzmarszczkowy i na bardzo długo, bardzo, bardzo, bardzo polecam tą maseczkę. Kładziemy ją na przykład na noc, tak jak kładziemy pielęgnację. Możecie oczywiście też użyć balsamu do ust albo kremu do ust, które te peptydy zawiera. Wtedy linia waszych ust nie będzie taka, wiecie, co tu dużo mówić, pomarszczona, tak? Bo tutaj mamy peptydy, więc działanie jakby ujędrniające. No i dobrze, tak się strasznie nagadałam i myślę, że zacznę dzisiaj od makijażu brwi. Dzisiaj robiłam też dla siebie taką przyjemną rzecz, czyli malowałam swoje brwi, znaczy koloryzowałam swoje brwi farbką. Także jeżeli chcecie wiedzieć, jakich farbek do brwi używam, jakiego koloru, jak to robię, jest to wszystko w oddzielnym moim filmie z makijażem. Ja tutaj umieszczę ten film na ekranie, żebyście mogły sobie do niego zajrzeć, więc możemy zacząć robić makijaż brwi, chyba najbardziej popularnym kosmetykiem, jeżeli chodzi o markę Bobbi Brown. To są te cieniuteńkie kredki do brwi, one się nazywają Micro Brow Pencil. Także to jest taka po prostu kredeczka, która ma cieniuteńki, taki rysik. Ja mam ją w kolorze Espresso. To jest jeden z moich ulubionych kolorów. I to, co robię, to zarysowuję delikatnie górną część jakby brwi i delikatnie ją przedłużam. Bardzo trwałe kredki, bardzo wygodnie się nimi maluje, bardzo łatwe w aplikacji, można malować cieniuteńkie kreski, jeśli potrzebujecie, i też bardzo dobra kolorystyka. Także takimi ruchami właśnie, takimi delikatnymi, kredkę trzymam za samą końcówkę, wypełniam sobie brwi, żeby one po prostu były zagęszczone. To często to robię po prostu, jak nie mam tej farby na brwiach. Dzisiaj mam dobrze zagęszczone brwi, ale z reguły nie mam. Kredka też na końcu ma bardzo dobrą taką, to się nazywa spuli po angielsku, szczoteczka, tak, szczoteczka po polsku. Wybaczcie mi, znowu dawno nie siedziałam przed kamerą i brakuje mi trochę słów. A dużo YouTube'a po angielsku oglądam i wszystko po prostu mam w głowie po angielsku ostatnio. Inny produkt, który bardzo lubię z Bobbi Brown, który ułatwia mi niezwykle makijaż oka, to są tego typu sztyfty. Tutaj akurat wyciągnęłam dwa takie kolory, których często używam. Ostatnio mówiłam Wam o Danessie Myrix i jej farbkach, których również możecie używać jako właśnie bazy pod makijaż. Jeżeli chodzi o bazy pod makijaż, najbardziej lubię markę MAC. To są te Paint Poty. Tutaj mam taki kolor, który bardzo często ostatnio używam. To jest odcień Lane Low, o którym Wam mówiłam, ale też Groundwork. Kolejne takie bazy doskonałe to będzie marka Butter London. Z nich korzystam po prostu ekstremalnie często. Cały czas mam to te same opakowanie, które na początku dla Was testowałam, więc mam je kilka lat i one cały czas są bardzo dobre. Nie mam żadnych uczuleń, przepięknie się rozprowadzają. Idealna farbka do skóry również dojrzałej. Chyba 2 albo 3 lata pod rząd te farbeczki, te bazy były u mnie jako doskonałość roku, bo one są tak dobre i tak bardzo długo starczają, dlatego one się nazywają Serum Shadow, czyli Sheer Wisdom Serum Shadow. Może być to baza właśnie, może być to coś, co wygładza dobrze powieki. No i tutaj ostatnio też mówiłam Wam o Primer Potion z Urban Decay. Dzisiaj akurat mamy dobre tło. No, dzisiaj jest Halloween, dlatego. Ale chciałam właśnie przypomnieć Wam też te sztyfciki, dlatego że dostaniecie je w wielu kolorach. One są bardzo proste do używania, więc po prostu używamy ich w taki sposób, że delikatnie aplikujemy na powiekę bezpośrednio i rozcieramy. I macie po prostu bazę pod Wasz makijaż oka. To jest wszystko bardzo łatwe. No i tutaj warto sobie przypomnieć też kultowy kolor, jeżeli chodzi o cień, który pojawił się też właśnie w sztyfcie, bo był tylko w kamieniu. Był to cień wypiekany. Teraz możecie kupić też taki właśnie sztyft. Jest to oczywiście odcień Moonstone, którym ja sobie lubię zaznaczać na przykład wewnętrzny tutaj kącik oka. Naprawdę przepiękny cień i warto go mieć, bo jest to coś, czego nie kupicie w żadnej innej marce. Po prostu żadna inna marka nie ma tego cienia, bez sensu, że go wytarłam z ręki. Teraz pokażę go Wam może w postaci właśnie cienia do powiek. Ja tu mam takie palety, które były, to było w 2023. To jest ta paleta.
Przepiękne, prawda? Ale środek też jest przepiękny i Moonstone właśnie jest tutaj. To jest ten taki najbardziej błyszczący, waniliowy cień, który po prostu daje efekt tafli, takiej iskrzącej tafli na skórze. Jest to, tak jak mówiłam, cień wypiekany, więc on się pięknie trzyma, pięknie iskrzy. Może być używany samodzielnie, można go wklepać odrobinę, można go wklepać w większej ilości. Tutaj pokażę Wam jeszcze paletę sprzed 3 lat. Moonstone jest z nami tutaj. I ja może z tej palety sobie go odrobinę nałożę. Jak tylko dotykam tego cienia, zobaczcie, jaki to jest. To jest coś niesamowitego, naprawdę. A to była taka paleta. Może Was trochę razić. To była kolekcja sprzed, wydaje mi się, 3 lat. Po prostu, no, dzisiaj chcę Wam pokazać takie kosmetyki. Przypomnę w zasadzie, bo już pokazywałam Wam te kosmetyki w innych filmach. Ale przypomnę Wam, co najbardziej lubię, jeżeli chodzi o markę Bobbi Brown. Czego używam od lat. Użyjemy jeszcze odrobinki. W ogóle cienie wypiekane z Bobbi Brown to jest naprawdę... Są fenomenalne. Zaraz przypomnę Wam pełną nazwę, bo sama nie pamiętam, jak one się dokładnie nazywają. Także Moonstone oklepuje jakby całą powierzchnię oka. Może nie będzie to taki makijaż już a la świąteczny. Zobaczymy, może nawet skończę tutaj dzisiaj z czerwoną szminką. Taki mam delikatny plan, ale nie wiem, czy mi wyjdzie. To się dokładnie nazywa Luxe Shadow Rich Sparkle. Także to są takie cienie właśnie wypiekane, one są dosyć drogie, ale naprawdę warto kupić jeden taki cień, bo on Wam starczy na całe życie. Kolejną rzeczą, której dzisiaj używałam, bez której nie mogę się obyć, to jest Lashes Growth Mascara z marki Dr. Irena Eris. To jest tusz roku na 100%, nie wiem, czy poprzedniego roku również chyba, wydaje się, że w tamtym roku też tego tuszu używałam, z taką mini szczoteczką, która dodatkowo jest okrągła i fantastyczną ma ten tusz formułę taką, która, mogę powiedzieć, że idealnie się klei do rzęs, bardzo mocno pogrubia rzęsy, ale również jest to tusz, który daje Wam wydłużenie, który ładnie separuje, jest niesamowicie też czarny. Także dopóki mam mój kod na minus 25%, naprawdę korzystajcie, bo warto ten tusz sobie kupić. On jest rewelacyjny, dodatkowo ma formułę serum, która pozwala na to, żeby rzęsy szybciej Wam odrastały. Ja akurat teraz mam rzęsy po odżywce. Już odżywek nie będę używać, bo mi rzęsy tak po nich wypadają, że po prostu już nie chcę się w to bawić. Kończę z odżywkami. Maskarę, którą zaraz nałożę na dolne rzęsy, to oczywiście będzie Lash Idol, o którym zawsze Wam mówię, dlatego że ona ma małą szczoteczkę i bardzo wygodnie mi się jej używa. Kolejnym kosmetykiem, którego dzisiaj używałam do makijażu oka, też tego nie nagrywałam, bo tam ta paleta po prostu już była w użyciu. Możecie zajrzeć sobie do mojego filmu, gdzie się nią maluję. Jest to paleta LH Cosmetics Aim Higher Palette. Paleta inspirowana wspinaczką, inspirowana skałami, kolorami skał i po prostu jest idealna na jesień. Idealna. Ja jesień z tą paletą zawsze chciałabym spędzać. Ma takie fantastyczne kolory, które są super teraz modne, czyli szarości, ale ja zawsze maluję się cieniami, które są tutaj, czyli maluję się tym pięknym beżem, tutaj patrzę, lustro Was nie raziło, tym pięknym matowym beżem oraz tym delikatnym brązem. Tuż nad rzęsami mam odrobinę tego połyskiwego, brązowego cienia, ale bardzo mało. I troszeczkę myślę, że w zagłębienie dodam sobie jeszcze tej szarości. Także przepiękna paleta, która pozwala na taki neutralny, chłodny makijaż, który teraz jest najmodniejszy. I dodatkowo ona jest naprawdę super jakościowa. W ogóle ta marka spodobała mi się bardzo. Jest to marka wizerzystki szwedzkiej. Także słuchajcie, no niestety nie udało mi się. Znowu mi trochę to nie wyszło tak, jak chciałam, dlatego że chciałam zrobić sobie delikatniejszy makijaż oka i wybrałam jakieś rzęsy, które nie wyglądają, szczerze powiem, za dobrze. Już teraz nie będę ich odklejać, ale są trochę za ciężkie. I to w sumie marka Bobbi Brown to jest marka, która charakteryzuje się tym, że wszystko ma wyglądać na skórze bardzo naturalnie. I taka też jest reklama nowego podkładu. Ja tutaj byłam, słuchajcie, na evencie akurat związanym z tym podkładem. Chodzi tutaj o to, żeby czuć się jak w swojej skórze, żeby po prostu makijaż podkreślał piękno skóry i żeby wyglądał oczywiście tak, jakby makijażu nie było, tylko po prostu każdy ma się czuć dobrze w swojej skórze, dlatego jest bardzo szeroka gama odcieni. Podkład ma być bardzo komfortowy, podkład ma być bardzo naturalny. Reprezentują go tutaj różne jakby modelki, jeżeli chodzi o karnację, ale również o wiek.
Jest to nowa formuła opracowana z makijażystami. Ma być to 24-godzinnie nawilżający podkład i również tutaj jest napisane 24 godziny trwałości. Oczywiście przełóżmy to na język naszego codziennego życia, czyli po prostu podkład długotrwały, bo wiadomo, że przez 24 godziny nikt podkładu nie będzie nosił, a no nie wiem, czy komuś po prostu jest to nawet potrzebne. Mamy ponad 7 tysięcy odcieni skóry na całym świecie. A ten makijaż i ten podkład ma tyle odcieni, że jakby jest dobry dla bardzo różnych rodzajów karnacji, co jest fajne. Długotrwały, ale lekki, regulujący wydzielanie sebum, ale nawilżający, udoskonalający, naturalny. Dzisiaj pokażę Wam, jak on wygląda na skórze, bo ja ten podkład już nosiłam. Nosiłam go na eventy, także już musicie być pewne, że ufam mu bardzo, bo na eventy wybieram podkłady, które rzeczywiście świetnie wyglądają przez cały dzień na mojej skórze, które pięknie się dopasowują, które wyglądają jak długa skóra. Wtedy lubię mieć komfort i pewność, że nic rzeczywiście tutaj się nie będzie mi przesuwało. Niestety strasznie przeszkadza mi to, co sobie tutaj dokleiłam. Dlatego rzęsy Ardell to nigdy nie były moje ulubione rzęsy. Uważam, że one są, no powiem Wam, jak mam wyglądać trochę mniej naturalnie, to z reguły są rzęsy Ardell, ale jak domaluję sobie całą twarz, to mam nadzieję, że będzie wyglądało to trochę lepiej. Dobrze, przejdźmy już do podkładu. Podkład jest w takim pięknym opakowaniu szklanym, bardzo luksusowym, z logo marki Bobbi Brown, z takim tutaj herbem jakby. Jest tu również SPF 15. I ja mam odcień, który jest dla mnie dobry. Nie wiem, czy to jest dokładnie ten sam odcień, który wybrano mi na evencie. Ten odcień miałam otrzymać, ale jeszcze go nie dostałam. W związku z tym mam odcień N032 Sand. To będzie odcień, który... Może wstrząśniemy trochę opakowaniem, który będzie również dla mnie dobry. Jest to taki kolor. Jest odrobinę dla mnie za ciemny ten podkład. Jeżeli miałabym idealnie dopasować go do swojego odcienia skóry, to wolałabym, żeby on był troszeczkę jaśniejszy. Mam tu dzisiaj nową lampę z tyłu, tak jak widzicie, świeci nam na kolorowo. Można sobie tutaj pozmieniać te światełka tak, jak się chce. Tutaj mamy bardzo różne kolory. Różowy na przykład. O, różowy. Niebieski. W sumie wygląda trochę jak fioletowy. Przegasimy go trochę, żeby tutaj nie przeszkadzał nam kolor. No i spróbuję ten podkład dla Was już nałożyć. Także bardzo lekka konsystencja. Możecie nakładać go palcem, ale ja ostatnio kupiłam sobie taki koreański specjalny pędzel, żeby najpierw rozprowadzić bardzo lekką warstwę podkładu, a potem koreanki wiecie co robią? Biorą pędzel albo gąbkę. Dokładnie połowę tego, co miałam na płytce biorę. Jest to podkład zastygający. I najsłynniejszy pędzel Bobbi Brown. I delikatnie go... Możecie go wmasować, a możecie go również... On od razu zastyga, bardzo szybko zastyga tutaj. Powinnam pracować trochę szybciej. Także zobaczcie, że on jest kompletnie niewidoczny. Jakby się wchłania w skórę. Ma takie, powiedziałabym, lekkie, średnie krycie. Też fajnie się nanosi. I można również używać palców. Bardzo lubię ten podkład pod oczy, bo on rzeczywiście jest nawilżający i jest niesamowicie przyjemny dla skóry w takich właśnie okolicach przesuszonych, czyli pod oczami, wokół nosa. Ma taką też bardzo przyjemną taką... Jak to nazwać? Taką powłoczkę, która od razu do tej skóry jakby się przykleja. Nie mam się żadnej bazy poza bazą witaminową, ale nie mam takiej bazy, która byłaby, wiecie, jakaś wyrównująca pory, wygładzająca, nie. Wszystko, co dzisiaj zobaczycie, to będzie ten podkład. Także pod oczami wygląda też bardzo fajnie. Wycisnę pół pompki. Teraz będzie drugie pół pompki. Też fajnie, że ta pompeczka pozwala na to, że możecie pół pompki wycisnąć. Ponieważ jest to podkład zastygający i trwały, on odrobinkę oksyduje. Zawsze tak jest z podkładami trwałymi, że odrobinę. To jest pół tonu, dokładnie tak jak przygarlenie, którego ostatnio omawiałam. Pół tonu jest ciemniejszy po aplikacji. No i tutaj też dostałam z marki Sephora pędzel, więc pokażę go Wam, bo jest świetny do podkładu. Jest to pędzel właśnie do podkładów. Nazywa się on Multi Use Visage, czyli do wszystkich, wiecie, płynnych kosmetyków, jak bronzer, jak róż się będzie nadawał. Również pewnie można nakładać im też puder.
syntetyczny pędzel. No, wygląda jak druga skóra. Wygląda bardzo naturalnie. W lusterku w ogóle, jak patrzę na siebie z takiej odległości, to jest ta odległość, którą mamy dla jakby osób na zewnątrz, czyli podejrzewam, że bliżej nikt do Was nie podchodzi. Oczywiście może tak być, jak ktoś jest z jakiejś relacji, wiecie, bardziej intymnej, no oczywiście może być to jeszcze bliższa odległość, ale z reguły jest to te 40 cm, jak z kimś rozmawiamy na przykład, także Wy mnie widzicie też mniej więcej z takiej odległości właśnie tak zwanej naturalnej do tej drugiej osoby. Poza moimi rzęsami podoba mi się wszystko dzisiaj. I teraz przejdziemy do moich ulubionych korektorów, których używam też od lat. Używałam ich w pracy, teraz zmieniło się ich opakowanie, zmieniła się trochę też formuła. To są korektory, które wyglądają następująco. To jest korekcja barwna, więc mam swoje dwa ulubione kolory. Jest to Light Bisque i Bisque. I dzisiaj właśnie mam świeżutkie opakowanie odcienia Light Bisque. To jest idealny korektor pod oczy w takim kolorze, także ja sobie go od razu tutaj zacznę aplikować. Jak macie zasinienia, to jest genialny korektor. Także to jest Light Bisque. Również można go użyć w jakichś okolicach, nie wiem, przebarwień. Dlatego, że on też poradzi sobie właśnie z korekcją barwną. Bardzo lubię też odcień Bisque. To nie przeszkadza, że on jest odrobineczkę ciemniejszy. On jest taki bardziej brzoskwiniowy. Tak, bardziej taki peach. Także nałożę go pod drugie oko. On ma postać taki właśnie gęściejszy, troszeczkę pasty ten korektor. Wystarczy odrobinę go nałożyć, klepać, żeby cienie pod oczami nie były widoczne. Jeżeli chcecie skórę rozświetlić, to można jeszcze ewentualnie nałożyć w te miejsca. Podnosicie kontur oka, można ewentualnie nałożyć na środkowe partie twarzy lub też tutaj przy ustach, żeby rozświetlić takie zasinienia, które się tworzą. I teraz użyję też nowego korektora, który już Wam o nim mówiłam. Korektor z takim kopytkiem. Nazywa się on Skin Full Cover Concealer. Będę używała odcienia Porcelain. To jest korektor zastygający. Także bardzo trwały i też taka konsystencja, powiedziałabym, gęsta, która się fajnie rozprowadza i jest taka dosyć plastyczna, ale też trzeba pracować dosyć szybko. Odkleiłam te straszne rzęsy i od razu cała twarz wygląda zupełnie inaczej. I malowałam właśnie usta konturówką i wypełniłam też tą konturówką usta Bobbi Brown. Te konturówki są rewelacyjne. Obojętnie jaki kolor nie wybierzecie, to naprawdę są piękne, kremowe, trwałe konturówki. Także tutaj mam odcień, który nazywa się Beige, ale też pamiętam, że bardzo lubię jeszcze odcień Nude. Niestety nie pamiętam. Przypomnę sobie to, napiszę Wam tutaj pod filmem, jak ten drugi kolor się nazywa, którego używam najczęściej. No i przez cały film możecie zobaczyć, że trzymam taką piękną puderniczkę. To jest zupełnie coś nowego. Dla mnie to jest nowy puder w kolorze żółtym. I wydaje mi się, że też dla marki jest to nowy puder. Znowu korekcja barwna. I na przykład jak macie gdzieś zaczerwienienia, to tym kompaktem można je pięknie ukryć. Czyli zwyczajnie, na przykład jak macie katar, tak jak ja trochę, pudrujemy. Nie bójcie się, że będzie coś żółtego na twarzy. Nie, to jest puder do korygowania zaczerwienień i zasinień na skórze, także on bardzo pięknie wygląda. No i też możecie przyjrzeć się, jak wygląda w tym momencie podkład. Mam na sobie odrobinę różu z maka, dlatego że byłam wyjątkowo dzisiaj blada i musiałam sobie nałożyć coś, co jest w dość takim intensywnym kolorze. To jest odcień Cheer Up, tych róży, które są właśnie kremowe. Także to jest ten przepiękny, taki dość intensywny kolor. Dlatego, że za chwilę pokażę Wam też nowe róże, o których ostatnio zapomniałam. I mam też coś, co chciałam bardzo pokazać przed kamerą, bo nie wiem, czy w ogóle pokazywałam ten produkt. To jest też bardzo słynny produkt Bobbi Brown. Przepiękny. Ja mam go w kolorze Pink Quartz. Tutaj mam w ogóle dwa takie bardzo kultowe produkty w tym kolorze. Drugi również nazywa się chyba Pink Quartz. Pink Glow. To jest rozświetlacz.
On też jest bardzo słynny. I tu mam taką edycję limitowaną z herbem, ale ogólnie dostaniecie go właśnie w takim kolorze, troszkę innym opakowaniu, w sensie ono będzie czarne, takie zwyczajne, natomiast dostaniecie dokładnie ten kolor. Także teraz przejdę sobie już do tego bronzera, pudru upiększającego. W tym kolorze może być to Wasz bronzer. Wezmę taki dość duży, szeroki pędzel, żeby nabrać wszystkie te kolory i nareszcie nadać trochę koloru w ogóle skórze, dlatego że wtedy po prostu odzyskam swoje rysy, troszkę nałożę na nos. To jest puder, który może być pudrem wykończeniowym, czyli takim rozświetlającym, chociaż tutaj on jest mocno błyszczący, może być właśnie Waszym bronzerem. Troszkę może być Waszym różem, w zależności od tego, jaki kolor wybierzecie. Akurat ten, który tutaj trzymam, jest bardzo popularny. Ja przejadę nim przez całą skórę, żeby nadać taki ładny kolor przede wszystkim, żeby przywrócić trójwymiarowość, bo jak nakładacie podkład, to staje się ona płaska, w sensie Wasza twarz. I teraz zmienię sobie pędzel na mniejszy. Może wezmę mój ulubiony pędzelek i nałożę odrobinę przepięknego rozświetlacza, który również jest takim kolorem, wiecie, troszkę dla mnie za ciemnym, ale zobaczycie, jak on ładnie wygląda na skórze. Tafla. To jest czysta tafla, dlatego on jest tak wielkim hitem, dlatego marka czasami umieszcza go też w produktach na przykład takich świątecznych, jako taki no, kultowy rozświetlacz, jeżeli chodzi o Bobbi Brown. Pink Quartz, także jeżeli lubicie lekko różowe, takie neutralne rozświetlacze, są oczywiście inne kolory, to może być ten. Nałożę go też na uszy. Czasami jest on w miniaturach dostępny. I teraz dla nadania bardzo delikatnego kolorytu pokażę Wam jeszcze bardzo tani róż, który miałam Wam pokazać już dawno temu. To jest marka, wydaje mi się polska, marka, która jest produkowana w Warszawie. To są Aleje Jerozolimskie. Jest to marka Stars from the Stars. I ja mam takie dwa kolory. Różowy i brzoskwiniowy. Bardzo te róże przypominają róże Lady Gagi i dzisiaj chciałabym chyba wziąć bardziej brzoskwiniowy. Chociaż różowe też mi pasują, one są super delikatne. Także nabieram na mój ulubiony pędzel. To jest dla osób, które naprawdę lubią delikatny makijaż, bardzo delikatną pigmentację. To nie jest mocno napigmentowany róż, ale wygląda niesamowicie ładnie. Ma bardzo ładną formułę, także również dla osób, które lubią się malować, które lubią mieć nowości w kosmetyczce, to bardzo polecam. Bardzo fajne róże za niewiele. I ponieważ obiecałam, że dzisiaj będzie czerwona szminka, nałożę odrobinkę moich ukochanych szminek właśnie z Givenchy, które nazywają się Le Rouge Sheer Velvet. To jest taka piękna czerwień, która tutaj w kamerze wygląda na bardzo intensywną, ale ona jest taka bardzo spłukana. Jest to odcień 27 Rouge Infuse. Nałożę odrobinę tego koloru na palec. Ja teraz czekam na nowe szminki z Eldridge, które niedługo Wam już pokażę. Bardzo lubię matowe szminki, więc ta szminka jest matowa, ale ponieważ mamy tutaj mieć taki troszkę vibe świąteczny, to użyję teraz super olejku z marki Jensa. Te olejki są naprawdę genialne. Jest to taki olejek, który jest zdecydowanie olejkiem komfortowym, nietłustym, luksusowym, pielęgnacyjnym, odżywczym. To jest akurat odcień bezbarwny. Może nałożę go trochę na dłoń, żeby nie brudzić sobie tutaj opakowania. Bardzo lubię też drugi kolor, którego często używam. To jest oczywiście kolor brązowy. To jest odcień, który nazywa się Modern Nude. I on dokładnie nazywa się ten olejek Luxe Lip Oil. Trochę olejku. Pięknie pachnie marakują. Mango? Tak, bardzo egzotycznie. Domalowałam też moje pieprzyki i myślę, że makijaż mogę uznać za skończony. Jest to coś w rodzaju makijażu wyjściowego, świątecznego. Mamy tutaj dużo połysku, dużo pięknych produktów właśnie do makijażu skóry. No i przede wszystkim nowy podkład. Także za chwilę podsumuję dla Was wszystkie produkty, o których dzisiaj mówiłam. Przypomnę Wam te, które już znacie z moich poprzednich filmów. No i powiem Wam, co myślę o tym najnowszym podkładzie marki Bobbi Brown. Zmieniałam obiektyw, jestem troszkę od Was jeszcze dalej. Możecie lepiej zobaczyć po prostu, jak ten podkład wygląda na skórze.
po godzinie od zrobienia makijażu, no bo mniej więcej ja tyle siedzę przed kamerą, jeżeli chodzi o tutaj filmowanie makijażu, to z reguły zajmuje mi około godziny. Także naprawdę ładnie, naturalnie wyglądający podkład. Nie mam się do czego przyczepić. Oglądałam go z bardzo bliska, wygląda jak druga skóra. Widać pory oczywiście, to nie jest też podkład, który Wam zniweluje pory, czy też je jakoś zaklei, że nie będzie jej widać. Wygląda po prostu jak taka ładna, wypielęgnowana skóra. Także warto wziąć pod uwagę też to przygotowanie skóry, o którym mówiłam na początku, czyli użyć sobie dobrego kremu, użyć sobie czegoś, co lubicie. Może być oczywiście to primer, tak jak ja używałam, ale ten primer, pamiętajcie, on ma działanie nawilżające, odżywcze, bardziej jak krem i daje taki bardzo fajny poślizg, niż jest to jakiś primer, który będzie Wam zmieniał wygląd skóry. Uważam, że też nawet baza korekcyjna żadna tutaj nie będzie potrzebna, bo po prostu ten podkład tak na skórze ładnie wygląda. No i mogłabym mieć odrobinę inny odcień. Niestety nie pamiętam, jaki odcień dobrano mi na właśnie evencie Bobbi Brown. Na pewno to nie był odcień N. Wydaje mi się, że wybrałam sobie odcień W i był to odcień W jeden z tych jaśniejszych. Także osobiście ja wybrałabym dla siebie odcień W, ale przyjechał do mnie w paczce PR-owej odcień Sand, także przetestowałam go, też zdziwiłam się, że odcień Sand jest pod taki kolor właśnie bardziej taki różowawy, jasny. On nie jest dla mnie zły, bo to jest dobry odcień, bo to jest dosyć jasny podkład, ale wolałabym po prostu troszeczkę inny mieć pod to. Natomiast można to oczywiście wyprowadzić, także ja wyprowadziłam to sobie dzisiaj właśnie tym żółtym pudrem, który jest pudrem korekcyjnym. Zobaczcie, jak mocno jest żółty. Bardzo fajny puder pod oczy, bardzo fajny puder do okolicy właśnie noska, jeżeli nosek Wam się czerwieni. Bardzo fajny puder pod oczy, jeżeli chcecie zniwelować właśnie zasinienia, zaczerwienienia. I jak mówiłam wcześniej, no uwielbiam te korektory. One są ze mną od lat. Ja jeszcze tutaj mam taką, też sobie zostawiłam, żeby może kiedyś na kanale pokazywać, że były też takie formy tych korektorów. Tu jeszcze mam taką, może nie taką bardzo starą wersję, bo to jest wersja akurat korektora właśnie w paście, który kiedyś jeszcze był z pudrem. Także tu na dole jest puder do utrwalania. Tej wersji już nie ma. I marka właśnie wyszła z tymi korektorami w postaci takich sztyftów. Naprawdę są świetne i tutaj mam, tak jak mówiłam, dwa odcienie. Moje ulubione Bisque i Light. Bisque do jasnej karnacji. Co do tego korektora, czyli korektora trwałego, takiego korekcyjnego bardzo mocno kryjącego, on jest bardzo gęsty też, to ja ten korektor lubię, ale zdecydowanie dla mnie osobiście lepsze są korektory tego typu, czyli Jensa. I wolę ten korektor na przykład na twarzy używać również pod oczy. Ten według mnie będzie świetny do tłustej skóry. To jest akurat według mnie do trochę innej skóry niż ja mam. W przeciwieństwie do tego podkładu, który według mnie do skóry suchej nadaje się idealnie. Tu marka jakoś podkreśliła na stronie, że ten podkład będzie świetny dla skóry każdej, oprócz skóry tłustej. On rzeczywiście ma wykończenie takie bardzo nawilżające, bardzo świeże, bardzo glow i to skórom tłustym niekoniecznie musi pasować. Tutaj byłby lepszy podkład, po prostu matujący, także kolejny taki bardzo nowoczesny, hybrydowy podkład pielęgnacja i makijaż 2 w 1, który się długo utrzymuje, który przez cały dzień wygląda nieskazitelnie, wygląda pięknie. Oczywiście są jakieś tam poprawki makijażu, wiadomo, ale utrzymywanie się tego podkładu, jestem pod olbrzymim wrażeniem, jak on się pięknie trzyma i jak naturalnie wygląda na skórze przez cały dzień. Także no w tym roku akurat wyjątkowo, albo i nie wyjątkowo, mamy mnóstwo świetnych podkładów nawilżających, hybrydowych, pielęgnacyjnych, naturalnych, które oprócz tego, że dają nam świetne wykończenie, dają nam jeszcze taką jakby powłoczkę, drugą skórę i wyglądamy bardzo naturalnie, świeżo i naprawdę to bardzo poprawia nastrój. Ja sobie jeszcze oczywiście wezmę moją giełkę koreańską. Tutaj kończę Mirren May Rose Collagen Mist Serum. Chociaż tak jak mówię, nie pudrowałam bocznych partii twarzy. Odświeżyłam podkład dla Was właśnie tą mgiełką, żebyście zobaczyły, że po spryskaniu mgiełką on staje się jeszcze bardziej świetlisty. Oczywiście to się za chwilę wchłonie i nie będzie aż taki świetlisty, jak jest w tym momencie, ale możecie go w ciągu dnia również bardzo pięknie odświeżyć. Także naprawdę uważam świetny podkład, bardzo udany.
Świetne też jest to, że ma tak dużo różnych odcieni, więc to jest naprawdę na olbrzymi plus. A jeżeli chodzi o resztę produktów, to myślę, że zdanie moje znacie. Krem pod oczy uwielbiam, jest to jeden z moich takich ulubionych kremów pod oczy, bo po prostu mam bardzo suchą skórę pod oczami. Jeżeli chodzi o bazę tą rozświetlającą, witaminową, to również jest to coś takiego, co... No jeżeli lubicie tego typu produkty, to możecie mieć je na stałe w swojej kosmetyczce albo na półce z pielęgnacją. Również jeżeli chodzi o produkty takie jak palety, czy też właśnie ten cień, o którym Wam mówiłam, czyli te wypiekane cienie. I to głównie mówię o Moonstone, ale nie tylko, bo zobaczcie, jaka ta paleta jest piękna. Tutaj naprawdę te cienie wypiekane, właśnie te metaliczne cienie, które nazywają się Lux Eyeshadow Rich Metal, bo to jest druga formuła, która jest bardziej w takiej formule jakby twardego, zbitego kremu. I te drugie Lux Eyeshadow Rich Matte to są cienie z kolei wypiekane, które są matowe. I Moonstone jest cieniem Lux Eyeshadow Rich Sparkle. Także są trzy różne formuły, warto sobie na stoisko może by wybrałam podejść lub też kupić to, co znajdziecie na stronie. Tutaj podlinkuję Wam swoje ulubione kolory. Uważam, że bardzo łatwo będzie Wam zrobić przepiękny makijaż zawsze. No tutaj niestety ten rozświetlacz na środku był edycją limitowaną. Bardzo, ale to bardzo go lubię, no ale teraz go nie kupicie. Jest nowa edycja makijażu świątecznego. Tutaj możecie wykorzystać tego typu produkty. To jest jeden z produktów, który ja zawsze pamiętałam na stoisku, bo wybrałam po prostu te takie, nie wiem jak to nazwać, kosmy się nazywały jego setkami. Były bardzo słynne i to też był taki obiekt pożądania nasz, jeżeli chodzi o właśnie makijaż. Kolejnym produktem dla mnie takim rewelacyjnym są te rozświetlacze z tej linii. To jest kultowy produkt, który Bobbi Brown ma na swoim stoisku od wielu, wielu, wielu lat. Nie wiem jak długo, ale bardzo długo. No a te wypiekane małe róże, no tak jak Wam mówiłam, naprawdę świetna formuła i uważam, że za taką cenę to koniecznie trzeba je kupić, ale uprzedzam, że są bardzo słabo napigmentowane. To jest taki róż raczej, który da Wam taką delikatną walkę koloru. No ja dzisiaj go nakładałam na Maca i na Bobbi Brown i wtedy macie taki efekt takiego rozświetlonego fajnie policzka. Zazwyczaj te róże z czymś łączę i wtedy one wyglądają najlepiej, więc myślę, że resztę produktów znajdziecie tutaj na dole. Wszystkie produkty, których dzisiaj ogólnie używałam, to są dla mnie produkty, które bardzo lubię, którym ufam, które cenię, które chciałabym po prostu Wam polecić, z którymi chciałam się Wami podzielić, jeżeli chodzi o mój makijaż czy świąteczny, czy też nieświąteczny, codzienny. Także wszystkie produkty znajdziecie dzisiaj pod filmem. Wszystko Wam wypiszę, czego dzisiaj używałam. Również jeżeli czegoś tutaj zapomniałam dodać, jeżeli chodzi o mój makijaż, też myślę, że o wszystkim Wam dzisiaj opowiedziałam. No, jeszcze konturówki. Rewelacyjne konturówki Bobbi Brown. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że on dla Was był ciekawy. Mam nadzieję, że nowy podkład się Wam spodobał, albo może macie jakieś swoje zdanie na jego temat. Jeżeli tak, to piszcie. No to jednak jest nowa edycja podkładu 2024, więc może go jeszcze nie znacie, może nie wiecie w ogóle, że ona jest, więc chciałam się dzisiaj tym akurat podkładem swoim podzielić, bo uważam, że dobre podkłady zawsze warto omówić, bo no, każdy z nas wtedy znajdzie sobie coś, co mu się spodoba najbardziej. Także dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia w moim kolejnym filmie.